Ja kochani, witam was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z moim zakupem z Sinseya. Na samym wstępie nie zapomnijcie jeszcze o łapeczce w górę, subskrypcji na dole, oczywiście z dzwoneczkiem, no i jakimś miłym, pozytywnym komentarzu. Więc ja tutaj mam oczywiście paczkę z Sinseya i... No i tak, otwieram ją. Z pierwsza jest taka koszula. Jest to rozmiar E i kosztowała 30 zł. A nie wiem, czy ona nie była... Nie, nie będę tutaj koszula. Taka o koszula. Ale dużo. Nic w ogóle nie widzicie, bo jest czarna. No i jest taka o. Mam nadzieję, że u mnie chciałam białą, ale nie było rozmiaru mojego, a chciałam oversize, więc wzięłam czarną. A ogólnie zobaczycie to dopiero na przebitkach. Ta koszula wygląda o tak. Nie widzicie jej totalnie, bo jest czarna, ale ma taki materiał. Taki... Tak. I jest ona oversize'owa. Tak, ona wygląda mniej więcej zapięta, tylko oczywiście nic nie widzicie, bo ona jest czarna. No, tak ona wygląda. No i jest fajna. Moja ocenka to 9 na 10, bo mogła być większa, bardziej oversize'owa. Kolejną rzeczą też jest to rozmiar L i jest to... Kosztowało to 30 zł. Taka bluza. Nie to jest... Tak. Mała, nie? No. Taka o, zwykła czarna. I taki ma materiał w środku. Tę czarną bluzę. Ona jeszcze tutaj ma takie jakby sznurki. O tak. Jak ona wygląda? No ja bym wolała, żeby była większa. Wy za bardzo nic nie widzicie. Znaczy, rękawy ma takie w sumie idealne. No, wolałabym, gdyby była większa, więc ocenka to 8 na 10, bo mogła być większa. A tak to jest taka, o. Dokładnie. No dokładnie. To jest coś dla Marysi, to, no to jest Marysi. Trwało to... co? 26 zł. Mamy taką, co to jest? Taką kosmetyczkę, taką zapach, ten i taką ten. Następnie mamy taką koszulkę, która też no, trochę przewiduje. No, ale ona jest ogólnie taka. Co to kolor? O, pizza. Ale jest ładna i to też jest rozmiar L, żeby ona była być oversize i kosztowała 2 dychy na jakiś promo. Nie. Nie, ona kosztowała 13 na promocji. Więc taka. O. I'm in obsessed with this koszulka. Jest, widzicie, ona jest taka o. Taka. Absolutnie. Yes. I ona, tak jak ona mówiła, wygląda jakbym była, wiecie, jakąś panią z pizzerni. I to jest jakby koszulka tej pizzerni. Ale jest super raśna. Super, ma bardzo miły materiał, taki milusi po prostu. Taką jaką chciałam, no trochę pewnie prześwituje. No tak, ale trudno. A moja ocenka to 10 na 10. Kolejna jest taka, o, tutaj jest akurat S-ka. Dla mnie. A to nie wiem, jak zamawiałam M-ki. Nie wiem, bo chyba ty dwie zamawiałaś, czy nie? Nie wiem. I... Czy to? Jak zamawiałaś? Co? Tak, na pewno. No właśnie, a jest S-ka. Może dwie zamówiłaś. Nie zamówiłam dwóch. No i ona też kosztowała 13 zł na promocji, jest ładna, ale nie będzie oversize i tutaj o tak wygląda. Taka koszuleczka, to mi się podoba. Last... Pisze Summer? Coś takiego. Ale widzicie? Ale wy to widzicie? I to jest S-ka. To jakby ja nie zamawiałam S-ki, ja zamawiałam M-kę. To była jakby najmniejsze. I nie... No może w spodnie by to dać. Może wtedy to by wyglądało lepiej. No i te rękawy, one są praktycznie przylegające. One są takie, wiecie, obcisłe bardziej. I czy mi się to podoba? No ja nie wiem. I moja ocenka to chyba najniższa, która będzie teraz, czyli 6 na 10. O ja pierdzielę. Te imponujące. No, widzę moją lampę, tak jak widziałam przez tą koszulę. No, więc tak one wyglądają, są prześwitujące, u was tego nie widać, ale... Nie, u was nie widać. Ale są prześwitujące, mam nadzieję, że na mnie nie będą prześwitywały. I one też, one kosztowały 30 zł na promocji.
ogólnie te dzwony wyglądają o tak. O, widzicie w całości moje piękne skarpetki. One są dobre ogólnie tutaj w talii. Ale prześwitują, bo pytałam się Oli i prześwitują, więc... Jak się wypniesz, to tak. Jak się wypnę, to prześwitują, a jak nie, to nie prześwitują. Chyba, że do czarnej blizny, ale tak by prześwitują. No więc tak średnio, że prześwitują i myślałam, że będą dłuższe, a są... No takie, więc oceniam je to na takie 8 na 10. Kolejna jest... O Jezu. Taka bluza. Ja mam taką samą, ale jakby czarną i to jest XL-ka. Nie wygląda na taką, ale wzięłam większą wtedy, żeby ona była jeszcze bardziej oversize'owa. No i ona też oczywiście ma taki misiek w środku. I ona też oczywiście kosztowała 30 zł. Zdjąłem bluzę. Tak, ona jest dotąd. No, nawet jest ok. Jest na pewno większa niż moja poprzednia, ta czarna. No i mam już materiał tutaj w środku. Mi się podoba. No tak. Będzie do jasnych stylizacji. Idealnie pasowała. No i moja ocena to 9 na 10, bo mogła być większa. Kolejne są takie skarpetki. Liczyłam na to, że one nie będą brokatowe i nie są, tylko mają tutaj to ugly brokatowe. One były na jakiejś promocji. Kosztowały nie wiem ile, bo tutaj nie ma tej ceny popromocyjnej, chyba 7 zł kosztowały. No i jest takie białe, jest takie szare, kremowe. No i jest takie różowe. I to jest rozmiar oczywiście 39-41. Kolejny oczywiście mamy o taki, proszę bardzo, stanik. Piękny. On czekajcie, on kosztował 13 zł. I już ostatnie dwie rzeczy. Pierwsza to jest... O, ale ładna! Co? Bluza, jest to też L-ka. Wiem, że się będę zajebiste. Tak, to jest to L-ka i ona kosztowała też 30 zł. Zobaczcie, może ten kolor z bliska, ale wy nie widzicie. On jest ładny i też w środku ma takiego miśka. Proszę bardzo, przypomnę się też. Ta bluza, jak ona wygląda, bardzo mnie pogrubia, ale tak... Trochę lepiej. Tak ona wygląda z przodu, z tyłu, proszę bardzo. No i ogólnie ładny jest kolor, ale jest bardzo ładna. No i moja ocena to oczywiście, że 10 na 10. Tamtą bluzę, co wam przed chwilą pokazywałam, to ogólnie mamy taką różową, niebieską, brązową. No i teraz tą, ten. Chcieliśmy jeszcze czarną, ale nie było, więc wzięliśmy tą inną. I spróbujmy. Ale to jest, co, dlaczego to jest takie małe? To jest L-ka? I'm sorry, but no. To też kosztowało. To też kosztowało. XS-ka zamówiła to. Przecież to by było jak na jakieś dziecko. No. A to miało być takie ładne, oversize'owe. No dobra, taka koszulka. Mam miły materiał. O. I to jest L-ka. To jest L-ka. Nigdy w życiu by nie powiedziała, że to jest L-ka. Taka szulka, tutaj mamy Vega. No jest. Nie umiem czytać tak ten. No. Ramen. To jest ramen. Probably jest. I to jest chyba po japońsku tam z boku, to mi się wydaje. Ano? No, tak, to jest Japanese food. Więc ogólnie ta koszulka ma większy dekolt. Tutaj, to jest takie... I to jest L-ka. To jest L-ka. To jest L-ka. To nie, no to już... No ja nie wiem, jakim cudem. A może tak... Przynajmniej nie ma obcisłych rękawów, ale... Wciąż. Tamta poprzednia koszulka, znaczy nie poprzednia. No sobie wiecie, Lost i coś tam chyba. Była to S-ka i była jakby... Większa. Bo to jest L-ka. I to jest... Sens tego jest naprawdę duży. I moja ocena to też, no nie podoba mi się to, jakby to było większe. Super, ale nie. Więc moja ocena to... Hejka kochani, tutaj Martyna montująca ten film. Ja
I'm sorry, bo ja już się już nie chcę, nagrywam to 15 minut, jak nie więcej, bo mi oczywiście nie wychodzi, ja nie umiem gadać, coś się nie tak ze mną jest. Nie grałam pożegnania, więc teraz nagrywam. Nie zapomnijcie o łapeczce w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem, żebym przypominał o nowych filmach, bo to jest bardzo ważne i żeby mnie tutaj wspierać. Wiecie, dążymy do 1000? Dążymy do niego, okej? Okay? Yep. And ja, nie zapomnijcie wpaść jeszcze na mojego Instagrama, bo staram się być regularna, ale nie wychodzi za bardzo. Ale już na TikToku bardziej, powiem wam, że od tygodnia jakoś, jakby wiecie, codziennie TikToki są, więc I'm really happy. Więc nie zapomnijcie dać tam followa, jeżeli jeszcze mi tam je obserwujecie. Życzę wam miłego dnia lub wieczora, popołudnia czy coś. Love you guys and bye bye.